Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak rozwiązać zadanie numer 8 z próbnej matury, która odbyła się w 2022 roku w grudniu. Zapraszam do oglądania. I jak widzimy, mamy tutaj taką tabelkę, którą trzeba uzupełnić, czyli systemy liczbowe, za dwa punkty zadanie, uzupełnij tabelę. Zapisz wyniki działania w zapisie czwórkowym i szesnastkowym. No jak wiecie, od tego roku można używać komputera bez problemu, no ale mamy tu system czwórkowy. Mało tego, proszą nas o wynik w systemie czwórkowym i o wynik w systemie szesnastkowym. A zatem spróbujmy rozwiązać to zadanie. Jeżeli system czwórkowy, no to pamiętamy o tym, że największa wartość to jest 3, w związku z czym, gdy przekroczymy, no musimy odpowiednio się zachowywać. A zatem 1 plus 2 to jest 3, tu się nic nie dzieje, 1 plus 2 to też jest 3, tu się nic nie dzieje, 2 plus 3 to jest 5, piątki nie możemy wpisać, więc wpisujemy jedynkę, 4 przenosimy dalej, czyli wpisujemy tu małą jedynkę. No i mamy dalej 4 plus 2 to jest 6, szóstki z kolei nie możemy wpisać, w związku z czym wpisujemy dwójkę i jedynkę dajemy dalej, która tu spada. No i mamy wynik. Czas na odejmowanie. Odjąć 2, 3, 2, 2. I tu znowu musimy pamiętać, że największą cyfrą jest trójka, w związku z czym będziemy pewne rzeczy pożyczać. 1 minus 2 nie da się, w związku z czym tutaj dam 0, a tu jak pożyczę czwórkę, to mam piątkę, w związku z czym 5 minus 2 to jest 3. 0 odjąć 2 nie mogę, więc muszę się pożyczyć. Jak się pożyczę, to będę miał czwórkę u góry, natomiast tu będę miał jedynkę. 4 minus 2 to jest 2. Teraz jedynkę minus 3 nie mogę, więc znowu się muszę pożyczyć, więc tu będzie dwójka, pożyczam czwórkę, więc mam finalnie piątkę. 5 minus 3 to jest 2, no i 2 minus 2 to jest nic, czyli mam taki oto wynik. Nie zaglądnę jeszcze do klucza, ponieważ muszę zamienić, tak jak widzicie, na system szesnastkowy, a zatem spróbuję to zrobić. Jeśli te wartości są w systemie czwórkowym, to żeby przejść do systemu szesnastkowego, wystarczy wiedzieć o tym, że 4 do kwadratu da nam 16. A zatem spróbuję teraz to zrobić. Robię sobie takie sektory i u góry teoretycznie powinienem sobie napisać 4 do zerowej, 4 do pierwszej, 4 do zerowej, żeby mi się łatwiej liczyło. Czyli 4 do zerowej to 1 razy 3, to mamy 3 plus 4 razy 2 to jest 8, czyli tu będzie 8 plus 3, czyli 11, a 11 to jest B. Natomiast z dwójką się nic nie stanie, bo mamy 2 razy 4 do zerowej, czyli 2, czyli tutaj będzie 2B w szesnastkowym. Tutaj tak samo dzielimy na sektory, mamy 4 do zerowej, 4 do pierwszej, 4 do zerowej, 4 do pierwszej i 4 do zerowej. 4 do zerowej to jest 1 razy 3 to jest 3, 4 do pierwszej to jest 4 razy 3 to jest 12, 12 plus 3 da nam 15, a 15 to jest F. Następnie tu mam 4 do zerowej, czyli 1 razy 1 to jest 1 i tu mam 4 razy 2 to jest 8, czyli tu będzie 9, czyli mam 8 plus 1 to jest 9, natomiast tu nic się specjalnego nie dzieje, jest 1, czyli będzie 1, 9, F w systemie szesnastkowym, natomiast tu będzie, o którym zapomniałem. Zobaczmy do klucza. Jak widzicie, wyniki się pokrywają. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!